Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejna odsłona Speedruna 2.0, gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, swoje plany, swoje myśli, zdradzam wręcz swoje myśli, no i mam tutaj ranking 1941, zaczynaliśmy z 400, dążę do 2400, jeżeli seria się skończy, mam nadzieję, że się skończy, że uda się dobić do tego rankingu 2400, no, to wymyślimy znowu coś nowego, yy, także spokojnie. Yy, gra z komentarzem na pewno jest yy, no, atrakcyjna, jakby to nie było. Tutaj po raz kolejny mam apel do arcymistrza jakiegoś polskiego 600, żeby odpalił speedruna, Będzie się fajnie oglądało. No właśnie, obrona sycylijska i zawodnik tej klasy, czyli z 1950, yy, gra C4. Uważam, że to jest częsty błąd. Tutaj proste E6 i D5 grozi. No skoczek oczywiście teraz bardziej pobronił tego pola, ale zagram sobie A6 i spróbuję zagrać B5, a jeżeli będzie A4, oczywiście może tak nastąpić, to najpierw wychodzę sobie skoczkiem, kontrolując te dwa miejsca w centrum. O, a to jest ciekawe, posunięcie F4. Bo zaplanowałem sobie taki ruch, ale widzę, że już dostanę E5. Więc myślę, że najpierw trzeba zagrać tak, a potem skoczkiem, i potem będę groził D5. Ta droga niby wolniejsza, ale myślę, że też działa. i Jest całkiem ok. A ruch F4, według mnie, tutaj może być pewnego rodzaju słabością. Trochę ogranicza gońca. Ale to jest tylko takie moje intuicyjne myślenie, oczywiście. Znaczy, I intuicyjne, i wiadomo, że ten ruch. Niby trochę groźny, ale jednak daj radę, mówiąc wprost, tutaj się wszystko trzyma. Mogę zagrać gońcem, mogę zagrać tak. Najpierw zagram tak. Mimo wszystko zagram w ten sposób. Zobaczymy, jaka będzie reakcja przeciwnika. No jest przepchanie. I teraz jak zagram tu po wybiciu bicie tutaj. No nie, ten pionek będzie raczej stracony. Można chyba tędy przejść i ten skoczek tutaj może sobie podziałać. Też zastanawiam się w ogóle nad odejściem na g8 i przejściem tutaj. Tylko długa droga, ale chyba też tak można, ale zagramy tak. No i teraz ruch d4, no to wtedy tutaj wybijemy. Raczej d4 nie, nie nastąpi. W tej sytuacji wyprowadzam gońca, żeby też zroszować dobra, jak goniec tutaj to dostanie D4, więc spokojnie robimy roszadę, można też spróbować zagrać przez F6 i po wybiciu odbić, ale nie chcę, bo właśnie Hetman teraz będzie mi spoglądał na punkt E6, więc w tej sytuacji F5 może być też planowane też taki ruch chyba można spróbować zagrać, ale tutaj, tutaj i trochę będzie blokada chociaż ten ruch może jest nie, nie najgorszy muszę jeszcze pomyśleć E, jeszcze taki ruch widzę, bicie, bicie, tu się odsłoni, jak skoczek zbije, wejdę tam, będę atakował gońca, jak skoczek wróci, do D4, tak zrobimy, czyli skontratakuję od razu w, na skrzydle hetmańskim, bo taki ruch prawdopodobnie może być zgrany, ale można go na chwilę, że tak powiem, olać, to znaczy, no nie do końca olać, ale trzeba uważać, o, właśnie. Jest goniec D2 i teraz chyba przepchać tutaj można, tak, tego skoczka stąd wypędzimy. Bez dwóch zdań, wypędzimy tego skoczka i zagram A5, żeby ten goniec mógł się trochę rozciągnąć i uderzać tutaj po, po diagonali, po przekątnej, żeby być już precyzyjnym. No to taka powstała trochę obrona francuska, ale bez wersji D4. No cóż, spoko. Można i tak, skoczka wygoniliśmy, ten skoczek prawdopodobnie będzie musiał znaleźć jakąś dobrą placówkę, lepszą placówkę przede wszystkim, bo tutaj na d1, no skoczek stoi jak stoi. Dobrze, jest skoczek d e3, posłuchał się i tutaj grozi. No ale mimo wszystko, koniec a6, trzeba zrobić swoje, tutaj uderzać, bo jak będzie ruch f5, to będę mógł wybić tutaj pionka na e5. Więc F5 na razie jest niegroźne. A co ja sobie tutaj zaplanowałem? Na razie wyprowadziłem sobie figury. Jakoś trzeba to. O, zobaczcie, przeciwnik sam daje nam okazję na jakieś tam ruchy. Ale tu trzeba uważać. Tu trzeba uważać. Dobra, trzeba się skupić, bo takie tutaj granie, wiecie, luźne, nie wchodzi w grę już na tym etapie. Wybicie, wybicie. Wybicie, wybicie, może być dużo wymian, ale to zawsze się opłaca, bo się go nie otwiera. Dobra, nie ma co tam się skupiać za bardzo, trzeba bić pionka. Bijemy pionka, bo nic lepszego tutaj nie wymyślę, a poza tym po wybiciu, po wybiciu, nawet jak ten pionek zginie, tylko w jakiej wersji jeszcze? Jeszcze w jakiej wersji? Na razie jest pion więcej. I, o właśnie, tak też myślałem, że się może zadziać. Tutaj, jeżeli zbiję tu, to on mi da z szachem, znaczy on mi zbije z szachem na E7, zbijam. no to jest, to było do przewidzenia, ale taki ruch jeszcze jest ciekawy. Ale to chyba za dużo nie daje. Trzeba wybić po prostu tego skoczka. Jak Hetman wybija, to koniec E6. Hetman może wybić tu, ja wtedy wybijam tam. Ewentualnie zastanowię się jeszcze po wybiciu, czy nie wybić. Goniec wybija, wtedy wierzą tutaj. Goniec gdzieś musi odejść, żadne pole nie jest jakieś tam groźne specjalnie. Wybije tu, tak zrobimy. Wymiana Hetmanów będzie tu raczej w porządku. I pionek F5 bardzo wysunięty. Tutaj wszystko działa. Chyba trzeba się cieszyć z tej pozycji. Jeszcze się zastanawiam po odejściu Gońcem, czy nie dać najpierw szacha, a potem zbić. Ale chyba nie. Chyba najpierw zbiję tu, bo zawsze mam odejście z szachem w razie czego, więc zbiję na b2. W pionkach się wyrównało. Yy, jeszcze widzę taką opcję. No właśnie, mamy to, bo tutaj bazujemy na związaniu. To nawet było lepsze przed biciem pionka na b2. Tak się okazuje, bo przeciwnik mógł zagrać tutaj wieżą i bronić Gońca. No ale nadarzyła się okazja, więc gramy c4 Więc w tej sytuacji robi się bardzo źle u białych Na szczęście Dla czarnych Jeszcze co ciekawe Po odejściu gońcem na a2 Dostrzegam taki ruch jak b3 Tylko on chyba nie działa Bo bicie I tak naprawdę to nic nie daje Bo jak zbije to goniec tutaj zbija Zachciało się za dużo przełomów niestety No tak, ale to będzie po prostu Bicie pionka na d3 Zdobycie pionka a ten jeden pionek tutaj może dać bardzo dużą przewagę. No tak się też dzieje, bo tu nie widzę żadnych gruźb, jakiś tam ruch, nic nie daje raczej. I tutaj chyba wej... wezmę to gońcem, dlatego że atakuje od razu wieżę. I chodzi o to, że jak na przykład wieża zagra tutaj, no to ja spróbuję wymienić gońce. Taki może być układ. Ewentualnie jeszcze tak dostrzegam kątem oka takie bicie. Ale nawet jak on zbije i ja zbiję tam, to on mi weźmie tu. A, to ja zagram tu i wezmę gońca. O, to może być ciekawe. Tylko jeszcze tak, wezmę tu, on może wtrącić mi tutaj posunięcie. A, a no właśnie I, i chyba tego nie chcę. Więc może tak, to już dokładnie trzeba pograć. Ale ten pionek będzie zaawansowany, on tam będzie już trzymał pole C1. Dobra, wydaje mi się, że to działa, goniec C3. Bo ten pionek, jak zbije na C3, on będzie bardzo szybki i jedna z wież będzie musiała bronić tego pola. Dokładnie tak się też dzieje. Ale chwila, może przekombinowałem, bo jak zagram tak, to jest tu. Ale nie, jest dobrze, bo jak tak, tak, to gram tu. I potem wchodzę. Tak, mamy C2. C2 zagrać trzeba. Tak też myślałem. Yy, I dokładnie chyba tutaj to działa. Dlatego, że w następnym ruchu gram tu. I nawet jak wieża wybije, to jeszcze goniec broni tego ważnego pola razem z pionkiem. I ten goniec z B3 już tak mocno. Nie jest groźny w obronie. <laughs> Jakby to nie zabrzmiało groźny w obronie, ale taka jest y, prawda. I to się trzyma. I prawdopodobnie przeciwnik musi wybrać mniejsze zło, czyli wybić najpierw pionka, a ja wezmę jakość. No i ale realizacja będzie względnie prosta. 5 minut na zegarze. I chyba mamy to. Dokładnie, przeciwnik poddał. Lecimy z kolejną partią. Niebezpiecznie zbliżamy się do rankingu 2000 2084, wow No to rekordzista w speedrunie 2.0 Jeśli chodzi o ranking Zobaczymy jak przeciwnik Jak zagrać? A, zagram E5, symetrycznie Zobaczymy jak przeciwnik tutaj zareaguje Na posunięcie E5 Skoczek, no to skoczek Tu przyznaje się nie gram E5, nie jestem specjalistą. Coś tam wiem, ale nie na, nie na tyle dużo, żeby mierzyć się na przykład z arcymistrzem i grać jak równy z równym. Mamy partię szkocką, dobra, to wybijamy spokojnie. Skoczek prawdopodobnie wybije. Goniec na C5 i gra gitara, gramy sobie teorię. Tu się na razie nic wielkiego nie dzieje. Goniec C5, goniec E3 grają, wtedy Hetman F6. Naciskamy na punkt D4, bronimy tutaj. Czasami, w odpowiednich momentach, trzeba gońcem zagrać na B6, aby bronić c 7. Bo czasami, Skoczek może sobie wejść i tego pionka nam hapnąć w takiej fajnej konfiguracji taktycznej. Tutaj by trzeba było się zagłębić troszkę w ten debut, bo teraz nie jestem w stanie tego pokazać podczas rozgrywania partii o co dokładnie mi chodzi, ale chodzi, chodzi głównie o to, że jak goniec stoi tutaj, to w pewnym momencie skoczek wskakuje i wisi goniec na c5 i wisi tutaj i za bardzo nie ma jak tego obronić, tutaj trzeba uważać w tym debiucie. Przeciwnik ma jakieś problemy z połączeniem o, poszło, dobra, Hetman F6. Wyjście Hetmanem oczywiście na początku gry teoretycznie nie polecam, ale tak zaleca teoria. Najlepsze posunięcie tutaj naciskamy. I tutaj najlepszym ruchem jest zagranie C3, żeby wzmocnić tego skoczka. No i właśnie po wzmocnieniu tego skoczka nie jestem do końca pewny, czy skoczek na E7, ale chyba skoczek E7, a potem koniec B6 i D6. Coś takiego trzeba tutaj grać, ewentualnie D5 w pewnym momencie można wystrzelić. Dokładnie, tutaj gram skoczkiem, aby szybciej wyprowadzić lekką figurę, bo teraz jak skoczek zbija tutaj, to ja zbijam tu i grożę matem, więc dla niego to się nie będzie opłacało. Na razie sobie tutaj spokojnie gramy. Tutaj z tego, co się orientuje, to goniec C4, goniec B5... Y Chyba, aż tak nie działa. Powiem szczerze, że jak goniec B5 zagrał i on nie może zagrać tu, to kusi mnie zagranie hetmanem z atakiem na dwa pionki, tylko ja wiem na pewno, że po roszadzie wzięcie tego piona może być bardzo ryzykowne ze względu na brak rozwoju. Jak zrobię roszadę, to wtedy on mi zbije. Jak ja zbiję tu, to on mi zbije z szachem, więc w tej sytuacji to jest chyba dobry moment na zagranie gońcem na B6. Żeby nie stracić tutaj żadnej opcji, żeby nie stracić figury przede wszystkim. I też D6 będę mógł spróbować sobie tutaj ruszyć. Dobra i D6 w ogóle, a może poczekać, bo tutaj się trzyma wszystko. Teraz roszadę można zrobić. Dobra, mamy skończony rozwój. Przeciwnik również musi wyprowadzić skoczka. Na D2 najlepiej. A, lub na A3 też się widuje, żeby przejść z koczkiem na C2 pilnować. No, w ogóle fajne są zależności w tych szachach. Myślę, że w ogóle koniec B5 mnie zaskoczyło. Tak się zwykle chyba nie gra. Nie wiem, czy D5 nie jest ciekawe, żeby uderzyć w centrum. O, i to jest chyba dobry moment na D5. D5 bicie tu, to bicie tu. Bicie tu, to bicie tu, bicie tu, to bicie tu. Zaraz D5, bicie, bicie. No i gramy w szachy. Tak, D5 trzeba zagrać. Jestem przekonany, że D5. A, chwila. Tutaj przeoczyłem. Znaczy, nic nie tracę tutaj absolutnie. No właśnie, przeciwnik tak zagrał. Tu chyba pionkiem muszę i wtedy tak mi zagra. No dobra, to jest chyba też dobry układ. Nie, tu tutaj spokojnie, tutaj błędu raczej nie było. Z oczywiście można zerknąć, ale według mnie nie było tutaj błędu, bo no tak, 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 przeciwnik się tutaj zaczaił. Jeżeli tak, to on mi zbije. Ja tutaj on wierzą. Może tu. No właśnie, to są te dylematy. Może lepiej tak zagrać, bo jak on zbije tu, to ja będę miał trzaśnięcie tu. Jak on tak, to będzie nijak. A, w ogóle chyba mam przeoczenie, bo jak zagram tak, to on tutaj. Po prostu weźmie skoczka. Jak je odbije, to on mi weźmie tu. I trochę stracę materiału. No trudno. No trudno, to mnie jednak taktycznie on załatwił w tym momencie. No ale trzeba próbować grać dalej. To teraz to bicie to będzie mniejsze zło dla mnie. Z tego wynika to wszystko. Tak jak sobie tutaj to policzyłem, dokładnie. Jeszcze zastanawiam się nad tym biciem. On mi weźmie wieżę. Nie no, to będzie gorzej. Chociaż dwa gońce na skoczka, jakość mniej. Ale chyba trzeba wziąć tutaj. On weźmie, może tak nawet uderzyć, a to nic nie da. Nie, może coś dać. On weźmie tu, ja wezmę tam. Weźmie tu, ja wrócę. Hmm. No dobra, biorę. Bo przynajmniej czarnopolowy goniec sobie pogra. Jeszcze mogę po prostu y, po zabiciu tutaj zagrać sobie wierzę na B8, jak on zbije. Hmm. Nie, no nie będę się wygłupiał Nie chcę specjalnie tracić materiału Jak to w pionkach wyszło? Niedobrze, dwa pionki mniej Jak to się stało? Gdzie ten błąd nastąpił? A to trzeba było sprawdzić Może H6 w pewnym momencie trzeba było zagrać No dobrze, ale na tym to polega Żeby grać i potem wyciągać z tego wnioski Podczas własnych analiz Bardzo polecam A tu w ogóle pionkiem skosił Skubaniutki A to ciekawe jest zagranie Taki ruch jest ok. No dobra, zagram. Muszę połączyć wieżę. Przy okazji atakuję. Wieża, oczywiście, zagrana 1 stępem. Ja chyba zagram hetmana wtedy tutaj, żeby bardziej uderzyć w pionka i celować w gońca. Bo zagram za chwilę sobie na przykład ruch wieża D8 i będę w pewnym momencie mógł. Zapewne. Grozi, będę mógł grozić przeciwnikowi biciem na C6, jeżeli skoczek odejdzie. A on tutaj się barykaduje. Dobra, ale ja już widzę, że wieża D8 będzie ok, Bo muszę wtedy gońcem zagrać na C8, a wieża będzie tutaj aktywniejsza. Ale ruch B5 jest w porządku, ale też goniec wtedy złapie czarne pola. Więc zawsze jest coś za coś. No dobra, a jak na przykład teraz skoczek by się rozpędził, to jest bicie na C6. I wygrywam figurę. Ciekawe, czy to widzi gościu. Znaczy przypuszczam, że tak. Problem teraz u mnie polega na tym, że moja druga wieża C8 jest mało aktywna, znaczy w ogóle jest nieaktywna. Jedyna jej teraz taka rola, że broni ósemki bardziej, więc ta może sobie podziałać w razie czego. A no właśnie, zobaczcie, co się dzieje. U, Krzysztof, masz problem z gońcem. Ale się porobiło. Ja tym gońcem nigdzie nie mogę ruszyć. Nawet nie mogę. A nie widziałem takiego prostego posunięcia. No i co teraz? Pozamiatane. I skoczek nie jest wyprowadzony, a on dobrze działa jeszcze w tym momencie, bo broni na C3. Niewiarygodne. No niewiarygodne i nie uratuje gońca. Nie mam teraz. No mogę tutaj zbić, ale to. Goniec sparaliżował mi to wszystko. A4 po prostu jest zagrane. No takie proste zagranie, a, a działa. Kompletnie nie widzę jak tu się ratować. Żadnej kontry. No i właśnie w takich e, bardziej technicznych szachach problem polega na tym, że czasami nie mam żadnej kontry, żadnej nadziei na cokolwiek. I to jest problem ale mnie załatwił. W ogóle tego nie przewidziałem. Kompletnie mi wyleciało z głowy, że taki ruch może nastąpić. To B4 było sprytne, że niby B5, a tutaj pomaga w takim zagraniu. Między innymi. Oj, no, 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 nawet nie mogę jakoś tam zagrać. Niedobrze to wygląda. No co, tutaj, tutaj, bez figury będę latał. Kompletnie nie ma co grać. Jeszcze tak, tak i tu. Tu, to tu. Tak, tak, tak. No Hetman gdzieś odejdzie po prostu. Też nic nie daje. Ale mnie gość zażył. Prostym ruchem, takim prostym ruchem mnie tutaj załatwił. I okazuje się, że goniec nie ma ucieczki. A i brakuje tutaj skoczka, żeby atakować F2. Ciężka sprawa. Krzysztof, myślisz i nic nie wymyślisz w tej sytuacji. Jeszcze tak, tak, może bicie bicie i może bierze D8. Hetman zagra na przykład tutaj i też nic nie ma. nic nie będzie miał wyjścia. Tu zbije, on zbije, tu i tu. Tak nawet. Ajajajajaj. Nic nie działa. A czekajcie, a taki ruch? Bo chodzi o to, że jak on zbije, to ja wtedy zbijam tu, tu, ja tu, on tu. I go nie znowu, nie ma opcji. A czas się kończy. Oj, robi się gorąco. No dobra, bierze D6. Nie ma wyjścia. Będzie A5. W razie czego zbiję tam, ale to jest. To nic nie jest, no, że tak powiem. Nic tu się złego białymi nie stanie. Hetman odbije, będę mógł odejść Hetmanem i może wieża tutaj coś może podziała. Może to jest jakaś metoda. No jeszcze raz to przeliczam. Ale to też nie daje nic. Ewentualnie tutaj. A odejdzie hetmanem Dobra, zagram tak mimo wszystko, bo jest opcja zbicia w razie co Aj, co ja zrobiłem Bo tutaj i wisi goniec na A6 Aj, to jeszcze skaleczyłem to mocniej To skaleczyłem to, no właśnie no, znowu mi uknęło taktycznie Taktycznie, no to już y, pozamiatane jest kompletnie, bo nie no zbiję tu, zbiję tu, jak on mnie zbije, no to ja odbiję tutaj raptem, a też nie mogę odbić, bo on odbijam, ja zbijam tu i on mi daje mata. Jak ja to w ogóle liczę? Dwie figury mniej. Znaczy ja to mu zbiję oczywiście, ale to jest ruch y, już taki na wiwat porażce. Może nie zauważy i zagra z koczkiem, i jeszcze spróbuję powalczyć, ale powinien zauważyć ten ruch. No właśnie, zauważył. Więc tutaj na końcu dostaje mata. No więc w tej sytuacji trzeba poddać partię. Ależ pograłem. Nie no, bo jeszcze raz pokazuję, jak zbijam Hetmana, to jest Mat na E8, więc poddaję tutaj partię. Niestety, porażka. A powiem Wam szczerze, no zabolała mnie trochę. Bo nie zauważyłem takiego prostego motywu, no ale to tak się dzieje, no dobra. Teraz na lekkim, na lekkiej sportowej złości, co to w ogóle za ruchy? Skoczek C6, no tak grają niby, no tak grają. E, dobra, tutaj chyba A6 jest dobrym posunięciem, żeby nie wpuścić skoczka i C5, z tego co się orientuje walczymy o centrum, skoczek C6. E, jak wybicie, to tam jakiś do centrum może w przyszłości, jakiś goniec G4. No, no właśnie, Już jakiś taki ruch H3. Mi się nie podoba, gram tak Gram tak tutaj No dobra, to wybijamy Hetman pewnie wybije, gram E6 Nie mam żadnych problemów debiutowych, uważam Ależ mnie tam skosił Jeden prosty ruch Taka, taka pułapka z jednej strony te b4 Wszystko wybił na c5, no dobrze No to wybijamy i też robimy roszadę czarnymi Bez żadnych problemów, z uwagi na to, że nie ma gońca na c8 Dobrze, taki ruch będzie stosowany za chwilę Zastawimy tutaj małą pułapkę może Hetman e7, żeby zagrać e5 i e4 O, weszło? A, i wiecie co, nie do końca chyba, bo tak On tu, ja tu On mi tu chlaśnie Ja tu. O co ja gadam w ogóle? Oczywiście, że weszło. Przecież figura więcej. Co? No to bije. O co chodzi? Jak wybija Hetmanem, wybijam tu, tu, tu i tutaj. Figura więcej. Pozamiatana. Hop. No widzicie, czasem grasz trudną partię, dużo się dzieje, liczysz, podstawiasz. A tu przeciwnik, w cudzysłowie mówiąc, oczywiście niemyślący, zagrał partię bardzo słabą. To nie znaczy, że to już jest wygrana. Czy to jest wygrana pozycja, ale jeszcze nie wygraliśmy tej partii. Koniec B6. No wieża wejdzie na D7, to ją subtelnie obronię pionka, a potem zagram wieżą. I tutaj. W tamtej partii poprzedniej, jeszcze nawiązując, no to yy, taktyka. Z mojej strony na bardzo słabym poziomie, niestety. Nie, nie dostrzegłem taktycznych możliwości, one były proste, oczywiście. No ale to tak bywa, czasami tak bywa i trzeba się z tym pogodzić i lecieć dalej. No to jest jedna partia szachów, a będziemy ich rozgrywać jeszcze mnóstwo. E, trzeba sobie to oczywiście jakoś tłumaczyć. E, to jest ciągła walka ze sobą, co nie? Te szachy to jest tak magiczna gra. Fajnie jest e, trochę ją ogarniać, bo e, na pewno wtedy sprawia dużo przyjemności. Ciekawy jestem jak, jaką przyjemność sprawia Wam na różnym poziomie, piszcie w komentarzach, to jest bardzo ciekawe, no ja tego już powiedzmy w ten sposób ze szczytu nie dostąpię, bo już nie będę na poziomie zawodnika bez kategorii szachowej. Więc nie uwstecznie się, że tak powiem, jeśli chodzi o szachy, aż tak bardzo, powiedz. No, z wiekiem zawsze gra się słabiej. E, mówię z wiekiem, że jak tam ma się powiedzmy 70, 80 lat czy, czy, czy więcej. No to jest naturalna kolej rzeczy oczywiście, ale mi chodzi o to, będąc na poziomie np. BK, piątki, czwórki, trójki, jaka jest ta radość i ta motywacja? E, piszcie, będę wdzięczny. Tutaj zagram, żeby nie wpuścić skoczka. I przejdę królem bardzo szybko na E8. A potem będę chciał wymienić. O ile przeciwnik, oczywiście, nam to pozwoli. Yy, gram tak. Aha, tutaj wisi jeszcze. No, ale komfort mam taki, że jest figura więcej, i jak on zagra tak, to ja zagram gońcem, zmienię sobie trochę plan gry. Zagram gońcem, zagram tu, i tym królem mozolnie, cierpliwie do celu, do tej wieży, a potem uaktywnie swoją wieżę. Grunt, że on nie może zagrać tak, bo tutaj pionek wisi. Skoczek, aktywność musi złapać, to musi jakoś tam sobie przejść kilka posunięć, lub tędy, ale zawsze może dostać taki ruch. Nie, nie do końca. Dobra, gram już swój plan. Mój plan to jest król E8. Ok, to chyba za późno. Ruch wcześniej mógł tak zagrać, byłoby nieźle. Król E8. No, po ruchu wcześniej jeszcze było ciekawie. Ok, no to tutaj wieża D8. No jak już moja wieża jest na linii, no to tutaj działamy dobrze. No i teraz G6 załatwia wszystko. Tutaj broni, tutaj broni. I tyle w temacie. Można F5, koniec F6, już tutaj skrzydła rozwinąć mocno. Dokładnie, ale jeszcze króla sobie wstawimy na F7, poprawimy króla. W sumie tu mogłem, a mogłem też wieża na D3 zagrać. Teraz już nie mogę, bo dostanę kopnięcie takie i poleci mi wieża, trzeba uważać. F5, a ciekawe, ciekawe. A to myślę, że skoczek E5, po prostu wymiana. Jeśli wybicie to pionek, jeśli tu to pionek. Jeśli tu to pionkiem, jak szach na f czy to król. Albo koniec F6. Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że przeciwnik ma dwa pionki więcej, bo to jeszcze nie jest takie do końca easy. Znaczy powinno być. I pewnie jest na pewnym poziomie, ale jednak zawsze zwracam uwagę na to, żeby uważać. Do samego końca. No jak dami szacha, to podejdę królem, jak wróci, to zagram po prostu tutaj. Będę gońcem to asekurował. Król może powędruje, a może wcześniej wierzę trochę uaktywnie. Zobaczymy. Spróbuję tam się dorwać. Taki ruch będzie planowany. Dobra. To wszystko działa, podchodzę królem. Jeżeli tak, to biję tu. Ok. Uaktywnie sobie wierzę. Niech się boi. Zawsze ta wieża ochroni trochę króla. Zagram sobie potem królem na D5 e, aktywnie. Oj, zabrał sobie dla wieży pole. No, może jeszcze na F3 chcę zagrać. A może tak w ogóle zagrać. Duże z możliwości. Zagram tak, e, na przykład G5. Na razie zagram G5. Podciągnę tego pionka, żeby nie było jakiegoś H4. Tutaj wyczekać trzeba gościa. 4 to nie, bo F3. Im więcej wymian, tym może gorzej. Wygrana jest, to jest pewne. Tylko jeszcze trzeba wygrać. Technicznie, tutaj to on tam, ja wejdę na przykład. Tutaj on mi tutaj poszaleje trochę. O, teraz wejdę królem. Teraz to dobrze zadziała, bo wieża się nie uaktywni. A ruchy przeciwnik też musi wykonywać. Więc to jest to. No teraz taki ruch grozi, wieża odejdzie, szach, i tutaj sprzątanie, ale król może się uaktywnić. No, powiem wam, ze, ze skoczkiem zamiast gońca na E7 byłoby łatwiej, bo już jakiś szach, manewry z koczkami. Choć z drugiej strony, nawet jak teoretycznie zostanie mi wieża z gońcem, to łatwiej będzie próbować o wygraną niż ze skoczkiem. Wieżą się poruszył. Oto to teraz mam chyba dobry moment na taki ruch, bo grozi tu, więc on raczej musi wrócić wieżą. No wróci wieżą, f3 zagra, no ale chyba tak trzeba. A już zagrał f3, no to nie, no to popełnił błąd, bo ma szach. Ma szach, przepraszam. To popełnił błąd, ułatwił mi sprawę, pionek zjedzony. Ten szach jest zupełnie niegroźny. Myślę, że nawet mogę zagrać sobie tu, czy tu, czy tu. Myślę, że tu. Przytrzymam się tego pionka. On zagra tak. Ja mogę zbić tu, a potem zbić tam. Ale nie chcę tego. Nie, no, biorę tego pionka oczywiście, żeby tu były 2 na 2 z tym gońcem. Nawet chyba taki ruch wygrywa, ale nie chcę oddawać figury. Zagram sobie subtelnie, żeby cały czas bronić tutaj. Oczywiście jakiś szach może nastąpić. To zagram tak, potem tu, jak mi do szacha na D, d6. No teraz to już będzie łatwiej. Tak, tak, tak. Te, te, wzięcie tego pionka jest lepsze zdecydowanie, bo tu już kontra żadna nie nastąpi, więc się tego nie obawiamy. Już jest po prostu lepiej. Okej, okay, no to przeciwnik tutaj jeszcze pomógł, bo król D7 stępem i cały czas atakuje kolejnego pionka. A jak zagra wieżą i będzie chciał grać tam, no to oczywiście. O, wymiana. Wymiana jest jak najbardziej dla nas bardzo korzystna. No i tutaj podchodzę królem po prostu. Nawet jak król podejdzie tu i zagra tak, to ja wszystko do końca wymienię. Goniec z pionkiem zatrzymują te dwa pionki przeciwnika. I tutaj wytępujemy przeciwnika, na pewno. I król B5. Dokładnie. Tak. E, tak. No pewnie taki ruch nastąpi. To ja wtedy przepcham, bez pionka, wrócę gońcem i będę pilnował pola H8. A jak zagra tak, no to oczywiście tam zagram znowu sobie gońcem i wytępuję. Dokładnie. Król musi teraz tutaj zejść i zagram sobie tak i wybije. I marsz piątka. Dobra, mamy to. 1952. Dzięki za dzisiaj. No i widzimy się w kolejnym Speedranie. Do zobaczenia. Cześć.